Zdarzyło ci się kiedyś odciąć kawałek spleśniałego pomidora i pomyśleć, że reszta jest bezpieczna do zjedzenia? Uwaga, to może być poważny błąd. W dzisiejszym odcinku dowiesz się, dlaczego nawet mała ilość pleśni na warzywach i owocach może być groźniejsza niż myślisz. Obejrzyj do końca, żeby poznać fakty, które mogą uratować twoje zdrowie. Zanim jednak przejdę dalej, zachęcam do subskrypcji tego kanału. Przycisk znajduje się pod filmem, a dzięki temu ty będziesz na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Jeżeli doceniasz naszą pracę, zostaw również łapkę w górę. Pomaga nam to dotrzeć do kolejnych widzów. A ja tymczasem przechodzę dalej. Czy słyszałeś już, czym jest mykotoksyna? Mykotoksyny to metabolity grzybów pleśniowych. Pleśnie mogą rozwijać się na naprawdę wielu produktach spożywczych. Między innymi na zbożach, suszonych owocach, orzechach czy nawet przyprawach. Jako dietetyk muszę zaznaczyć, że pleśń może pojawić się na plonach, zarówno przed ich zebraniem, jak i po nim, zwłaszcza gdy są przechowywane w ciepłych i wilgotnych warunkach. Może rozwijać się zarówno na powierzchni, jak i wewnątrz żywności. Co istotne, większość mykotoksyn, szkodliwych substancji wytwarzanych przez pleśnie, jest bardzo stabilna i nie ulega zniszczeniu podczas obróbki cieplnej żywności, co może stanowić zagrożenie zdrowotne. Do najczęściej występujących i niebezpiecznych dla zdrowia mykotoksyn należy aflatoksyna, ochratoksyna A, patulina czy na przykład fumonizyny. Aflatoksyny to jedne z najbardziej toksycznych substancji wytwarzanych przez pleśnie, takie jak Aspergillus flavus i Aspergillus parasiticus. Te pleśnie rozwijają się w glebie, rozkładających się roślinach, nasianie i zbożach. Najczęściej atakują uprawy takie jak kukurydza, pszenica, ryż, soja, orzeszki ziemne, a także przyprawy, takie jak papryczki chili, pieprz, kurkuma czy imbir oraz orzechy, np. pistacje czy migdały. Aflatoksyny mogą przedostać się do mleka zwierząt, które karmione są skażoną paszą w postaci aflatoksyny M1. Spożycie dużych ilości tych toksyn może prowadzić do ostrego zatrucia, uszkadzając wątrobę, stanowiąc zagrożenie dla życia. Co więcej, aflatoksyny są genotoksyczne, co oznacza, że mogą uszkadzać DNA i prowadzić do rozwoju nowotworów zarówno u zwierząt, jak i u ludzi. Szczególnie niebezpieczny jest ich wpływ na rozwój raka wątroby u ludzi. W historii Polski wydarzyła się ciekawa historia związana z aflatoksynami, a konkretnie z grzybem Aspergillus flavus. Klątwa Jagiellończyka zaczęła się w roku 1973, kiedy to postanowiono, że krypta króla Polski Kazimierza Jagiellończyka zostanie otwarta w celach naukowych. Pamiętając klątwę Tutanchamona, podczas prac renowacyjnych pobrano próbki, wyniki hodowli drobnoustrojów były negatywne. Jednak naukowcy wpadli na pomysł, żeby pobrane próbki potraktować szokiem termicznym. I co się okazało? Na płytkach hodowlanych pojawiły się ogromne ilości bakterii i grzybów. Niektóre trudne do identyfikacji. To prawdopodobnie grzyby i pleśnie były odpowiedzialne za zgon pierwszego z badaczy, już w czwartym miesiącu od rozpoczęcia prac badawczych. W ciągu 10 lat od otwarcia grobu Jagiellończyka zmarło 15 osób, m.in. za zawał serca lub udar mózgu. Jak się okazało, przyczyną był m.in. Aspergillus flavus, który oprócz nowotworów powoduje również zawały i udary. Kolejna popularna mykotoksyna to ochratoksyna A, wytwarzana przez pleśnie z rodzajów Aspergillus i Penicillium. Ta toksyna może zanieczyszczać wiele produktów spożywczych na całym świecie, takimi jak zboża, kawa, suszone winogrona, wino, sok winogronowy, przyprawy, lukrecja. Powstaje głównie podczas przechowywania upraw w niewłaściwych warunkach. Ochratoksyna A jest szczególnie groźna, ponieważ powoduje szereg toksycznych efektów u zwierząt, z których najbardziej widoczne jest uszkodzenie nerek. Może również wpływać na rozwój płodu i osłabiać układ odpornościowy. Choć badania na zwierzętach wyraźnie wskazują na ryzyko uszkodzenia nerek oraz rozwój nowotworów, to wpływ ochratoksyny A na zdrowie ludzi, choć nie do końca poznane, również obejmuje ryzyko problemów z nerkami. Innym przykładem mykotoksyny może być patulina, która często występuje w gnijących jabłkach i przetworach z jabłek. Wracając do tego naszego pomidora, który ma małą kropeczkę pleśni na sobie, albo na przykład dżemu, gdzie w słoiczku znajduje małą szarą kropeczkę. Czy prawidłowe jest po prostu odkroić ten kawałek, a resztę produktu zjeść? No niekoniecznie. To, co człowiek widzi gołym okiem, to jest tylko czubek góry lodowej. Jest to mały skrawek tego, jak naprawdę duża może być ta grzybnia, która znajduje się w produkcie. Usunięcie fragmentu z widoczną pleśnią nic nie zmieni, a my nadal zjemy spleśniały produkt. Pleśnie są również stabilne w wysokich temperaturach, więc nawet ugotowanie takiego pomidora na sos nadal nic nie zmieni. Takie jednorazowe zjedzenie produktów spleśniałych nie wyrządzi nam szkód w organizmie. Możemy jedynie odczuć bóle brzucha, nudności czy biegunkę. Ale kiedy będziemy spożywać takie produkty częściej,
to już może to prowadzić do rozwoju chorób, więc zdecydowanie nie warto ryzykować. A jak zabezpieczać się przed rozwojem pleśni? Pleśń nie rozwija się w odpowiednio wysuszonych i prawidłowo przechowywanych produktach, dlatego utrzymywanie żywności w suchym stanie oraz jej prawidłowe przechowywanie to najważniejsze sposoby zapobiegania rozwojowi pleśni i powstawania mykotoksyn. Takimi wskazówkami, które warto wprowadzić w życie w warunkach domowych, to na przykład kupować orzechy jak najświeższe i przechowywane w szczelnych opakowaniach bez dostępu światła. Kolejno może to być po prostu kupowanie na bieżąco świeżych warzyw i owoców, w lodówce nie trzymanie ich w plastikowych workach, tylko najlepiej na talerzyku i oczywiście zjadać w miarę szybko. Lepiej kupować świeże produkty częściej, żeby były one jak najbardziej świeże, a nie po prostu leżały długo w lodówce. Przechowywać żywność w odpowiednich warunkach. No dobra, a co w takim razie z serami pleśniowymi? Do produkcji serów pleśniowych wykorzystuje się tak zwane szlachetne pleśnie, specjalnie wyselekcjonowane, które nadają serowi odpowiedni smak, zapach i aromat. Sery pleśniowe dojrzewają w chłodnych i wilgotnych pomieszczeniach, gdzie gołym okiem można zaobserwować intensywny rozwój bakterii na ich powierzchni. Warto jednak pamiętać, że pleśń działa również wewnątrz ser. Świeże sery, które dopiero trafiają do dojrzewalni, mają maślany aromat i kremową konsystencję. To właśnie dzięki odpowiednim warunkom oraz specjalnym kulturom pleśni po kilku tygodniach, a czasem nawet po kilku latach możemy delektować się wyjątkowym smakiem takich serów jak Camembert, Brie czy Roquefort. Pleśniami wykorzystywanymi do produkcji serów pleśniowych są gatunki bezpieczne, które mają funkcje konserwujące i przeciwbakteryjne. Można tu zacytować powiedzenie: podawka czyni truciznę. Tak więc nadmiar spożycia serów pleśniowych nie będzie dobry dla naszego organizmu, ale jedzenie z umiarem może przynieść korzyści zdrowotne, gdyż sery pleśniowe są źródłem białka, witamin z grupy B, wapnia czy fosforu. Podsumowując, kiedy widzisz na produkcie spożywczym małą ilość pleśni, jest to wierzchołek góry lodowej i prawdopodobnie już cały produkt jest przerośnięty pleśnią. Dlatego nie warto konsumować takiej żywności. Natomiast sery pleśniowe zawierają inne gatunki pleśni, które nie wykazują działania chorobotwórczego, a wykazują działanie konserwujące i przeciwbakteryjne. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Bardzo dziękuję Ci za uwagę i za jego obejrzenie. W opisie filmu znajdziesz link do przydatnych produktów. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zostaw również lajka lub pozytywny komentarz. Zapraszam na kolejny odcinek na kanale Zioła, które leczą. A jeżeli szukasz suplementów na bazie naturalnych składników, koniecznie zajrzyj do opisu filmu. Był raz człowiek młody, wygrywał zawody, maraton biegał, rzeźki i zdrowy. Jednak czas płynął i zmieniał się człowiek, a wraz z nim stawy i wiek. I przyszła ten pomoc.